Lewy Prosty, Dzienny Telegraficzny Skrót Informacji ze Świata Sportu Walki. Dobry wieczór. Dziś mamy 9 luty. Witam wszystkich na kanale zaciosem. Zapraszam do obejrzenia programu Lewy Prosty, czyli Telegraficznego Skrótu Dnia z Informacji ze Świata Sportu Walki. Zaczynamy. Już 19 marca Federacja KSW zadebituje ze swoją galą w Radomiu KSW 68. W walkach zobaczymy m.in. takich zawodników jak Alberto Zimkowski, Damian Janikowski, Daniel Rudkowski, Patryk Kaczmarczyk czy Szamil Musajew. Zostając jeszcze przy Federacji KSW, warto wspomnieć, że właśnie dzisiaj opublikowali ostatnią walkę, która odbędzie się na KSW 67, a zmierzą się z niej Borkowski i kaszuba. 19 lutego amatorska liga MMA organizuje. 11. Puchar pamięci żołnierzy wyklętych w Sochaczewie w Halimosir. Efektownie walczący zawodnik z Brazylii, który ma również polskie korzenie, Elizeo Zaleski dos Santos zawalczy na UFC Fight Night 16 kwietnia, a jego przeciwnikiem będzie Munir Lawes. Daniel Skibiński ostatnio wyzwał do pojedynku byłego zawodnika UFC Risa McKee i prawdopodobnie dojdzie do ich pojedynku, ponieważ Daniel. Jak mówią nam plotki, podpisał kontrakt z federacją Cage Warriors, dla której już niedługo ma zawalczyć. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze informacje ze świata sportu walki, zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, do obserwacji nas na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie. Pozdrawiam!